Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 2.0. Dzisiaj bez mojej facjaty. Zapraszam do oglądania. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. No i przy rankingu 2382 jesteśmy bardzo, bardzo blisko do, no teoretycznie, zakończenia tej serii. Z kilku powodów. Między innymi z takich, że coraz trudniej znaleźć przeciwnika z zakresu tego rankingu. Trzeba długo czekać i wyszukiwać na to tempo, którym gramy, czyli na 10 minut. Oraz no, zdarzyło się wielu, wielu cheaterów na tym poziomie i nie jest to fajne oczywiście. Dlatego no, chciałbym tutaj docisnąć do rankingu 2400 i będziemy myśleć już o speedrunie 3.0. Oczywiście to nie będzie tylko materiał speedruna na moim kanale, pana Szachusiowym, dlatego że też wrócą analizy starych mistrzów, bieżące analizy. No bo cóż tu innego ciekawego możemy z szachami robić? Oczywiście jest mnóstwo rzeczy, które warto pokazać, zdecydowanie tak. Zawsze chętnie czytam wasze podpowiedzi i sugestie, ale też nie zawsze z nich korzystam, także wybaczcie, tutaj będę szczery, ale zawsze mile widziane, bo to może też pomóc w czymś nowym, w czymś kreatywnym, żeby coś pokazać. No dobra, lecimy. Przeciwnik 2378, świetnie. D4, mam nadzieję, że wykona posunięcie, bo wtedy partia będzie trwała, bo jeżeli nie wykona posunięcia w ciągu 40 sekund, to partia zostanie przerwana. A szkoda by było, bo bardzo trudno o tej porze, a jest godzina poranna, żeby kogoś tutaj znaleźć na ten moment, więc jeszcze chwilę poczekamy. Mam nadzieję, że przeciwnik zagra jakieś posunięcie. Byłoby miło. Okej, cierpliwie poczekajmy. Jeszcze 16 sekund. No nie no. Panie przeciwniku, poproszę o ruch. Bardzo... Jest! Jest posunięcie. Gramy. D4, D5, C4. Posunięcie C6, czyli obrona słowiańska na ten moment. Muszę wam powiedzieć, że czasami bez kamerki jest mi swobodniej komentować. No nie wiem, z czego to wynika. Może z tego, że po prostu mnie nie widać. Tutaj zagramy sobie skoczkiem na C3. Bardziej się też chyba mogę skupić na grze. Skoczek D7? Czy nie mogę od razu tutaj walnąć? Zbijemy, bo skoczka nie będzie teraz na polu C6, a zwykle ten skoczek tam grywa. I teraz tak, jeżeli zagram tu, to on mi da szacha. Ok, więc E3 obowiązkowe. Dobra. No i teraz mogę tu chyba zagrać. Tylko on da szacha. No tak, to nic to nie da. Ewentualnie ruch A3 jest ciekawy, albo wieża C1. Chociaż nie, no wydaje mi się, że to trzeba grać normalnie. Zagram H3 teraz. W takim razie normalnie, żeby po takim ruchu goniec miał ucieczkę, żeby zachować tego gońca. Skoczek F8. Dobra, zagram A3. Już jest groźba, skoczek B5. Tutaj oczywiście tym gońcem uciekam. Aha, w ten sposób zagrałeś, mój drogi przyjacielu. Rozumiem. Nie mogę oddać gońca, więc zagram skoczkiem. Jeżeli nastąpi bicie gońcem, to zostanę z parą gońców. Odbiję pionkiem. Zawsze hetman wejdzie do przodu na D4. Będę mógł zagrać posunięcie F4. Może goniec B5. Może skoczek B5, bo już po szachu będzie ruch B4. Wieża C1 w zanadrzu. I roszada krótka w zanadrzu. Niby symetryczna pozycja, ale on stracił ruchy. Tak, tak, tak. Według mnie to jest troszkę strata czasu w debiucie. Więc wydaje mi się, że tutaj mogę stać dobrze. Ważne, że też skoczek teraz pilnuje, tutaj ten nie wejdzie. Mogę F4 podważyć po wybiciu tym. Odbija, ale to chyba też nie jest jakieś super mocno konieczne. Okej, widzę A6, tutaj nie mogę wejść skoczkiem. Wszystko jasne. Zagram subtelnie goniec E2, żeby mimo wszystko po wybiciu tu pionkiem zagrać hetmanem, no i też zrobię roszadę. Okej, rozwój figur zakończony. Ja przypuszczam, że on też może coś w tym rodzaju zagrać. Nie, nie może tutaj zagrać gońcem, bo strzelę na F7 i uderzę tu. Nie, nie mogę. Chwila. Nie mogę, bo on mi zbije tu z szachem. A, no właśnie. Właśnie, nie mogę tego zrobić. No dobrze, więc chwilę sobie tutaj jeszcze poczekamy. Pomyślimy. Jedno jest pewne.
stabilnie jest, jest w miarę bezpiecznie. Trzeba spróbować teraz troszkę pokąsać. Na tym skrzydle tu chyba będzie ciężko pokąsać, więc F4 sobie tak rozpatruję teraz głośno. No już tego nie rozpatrzę, bo muszę tu odbić. No końcem nie mogę, muszę pionkiem. On skoczek D7. Oczywiście on do F6 może dążyć. Taki ruch F4 nie będzie najlepszy, bo F6 i to będzie słabe, więc hetman D4. Widzę, że też może oczywiście zagrać hetmanem na B6, więc w takim wypadku rozważa też skoczek A4. Nie zagrał. Dobra, jest posunięcie B6, więc chyba tak, ale on wtedy tak i tu skoczek wchodzi na C4 później. Muszę to też jeszcze przeanalizować. Może w ogóle tak, a nie, nie mogę, bo hetman zbije. Okej. Nie no, chyba B4 wydaje się sensowne mimo wszystko, żeby skoczka nie wpuścić. Teraz bardzo poważnie rozważam to posunięcie. No to zagram w takim razie bardzo szybko. Dlatego, że mogę też spróbować zagrać po prostu F5. I po wybiciu wieża wchodzi i będę próbował naciskać. Nie ma tutaj na co czekać. Wieża na C8, no to tutaj też nie wejdzie. Na skoczka naciska. Oczywiście potem może wejść hetman. Dobra, B5 też rozważałem, bo tutaj i tutaj. Tylko on mi dalej tym skoczkiem nie zaszkodzi. Więc zastanawiam się jeszcze, czy tak nie zagrać. I potem tu. To by było mega ciekawie. Ale myślę, że trzeba grać szybko. Trzeba grać szybko, czyli takie posunięcie. F5. Może jest nieco szalone. Wyglądają te pionki źle z jednej strony, ale ja mam czarnopolowego gońca. Mój plan jest taki, żeby wejść od razu tutaj na F1. Tak się usprawiedliwiam czarnopolowym gońcem, ale poniekąd to też jest prawda, bo on też musi robić posunięcie, on też nie może stać w miejscu. Więc trzeba spróbować po prostu gryźć, 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 gryźć. F6. Okej. Jest to jakiś plan. Będę musiał wybić i po prostu zdwoić wieżę. Ale potem może wejść goniec, ten skoczek już nie wejdzie tędy, plany się zmieniają. W każdym razie, na pewno hetman stoi dobrze, więc figury są ustawione tutaj w takiej dobrej kondycji, tak się tutaj wyrażę. I powinno to wyglądać dobrze. Współczesne szachy są szachami takimi bardzo konkretnymi. Bardzo trzeba tutaj szybko podejmować decyzje, najlepiej dobre. No więc zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Cóż on może zrobić? No może tak zagrać oczywiście, to się narzuca. Więc wtedy wieża raczej wróci na F2, żeby mieć opcję wejścia wieżą na F1. On może zagrać tak. Wtedy ja mogę zbić tu. Więc będzie ok. On może zbić tu. Ja mogę zbić tu. On zbije hetmana. No dobra, tak nie poszło, poszło inaczej. Skoczek wlatuje, tutaj będzie pionka chciał zbić, ale ten pionek nie ma znaczenia. Wieża F1. Poza tym zawsze mogę rozważyć oczywiście bicie w najgorszym wypadku. Na razie nie chcę tego robić, tak czuję, że teraz to nie będzie najlepszy wybór. No dobra, skoczek chce wziąć pionka. W sumie też mogę tak zagrać, to też nie jest głupie, dlatego że po wybiciu będę mógł tutaj odbić w razie czego. Ten skoczek nie będzie dwa razy broniony. Tu mi atakuje, goniec C8 grozi, ale tu będzie wtedy atakowany pionek. Wieża zawsze może zagrać tutaj. Myślę, że A4. Myślę, że A4, podważymy. Nie damy w sumie mu zbić za darmo pionka, bo nie widzę nic konkretnego też na skrzydle. Oczywiście naciskamy na F7, ale to może być mało. Dobra, jest hetman na D7. I teraz może taki ruch, a w ogóle może też taki ruch. Tutaj. On będzie musiał tylko tym pionkiem zbić. To też jest jakiś pomysł na utrzymanie tutaj przeciwnika w jakiejś takiej, w takim zawieszeniu. Ale myślę, że H4. Teraz skorzystam z tego ruchu, zagram H4, żeby zagrać H5. Skoczek tu, może wieża, może tu. Coś w tym rodzaju, albo wrócę wieżą. Dobra, tutaj to zawsze mam tak. Zastanawiam się teraz nad tym ruchem. Nie trzeba się chyba długo zastanawiać. Grozimy zagraniem E6. A, dobra, dobra, dobra. Jak zbiję tu, to tu. Wyglądałoby pięknie. Dobrze, ale mogę zbić tutaj. On zbije, ja zbiję.
Tu bronię, zawsze mam. Aha, wieża D8, tak, może zagrać. To tak wtedy. No dobra, zbijamy. Szkoda mi trochę hetmana, że muszę go wymienić, bo przydałby się do takiego posunięcia, ale już niestety wszystkiego na raz nie można mieć. Na razie pion wzięty. On tutaj nie może, póki co, no też będę rozważał bicie tutaj skoczka, bo ten skoczek już wygląda groźnie, szczególnie, że tutaj spogląda. Jeżeli wybicie, wieża D8, rozważę E4, ale też rozważę bicie. Póki co będzie pionek więcej. Wieżę muszę wprowadzić do gry. No, cóż, mogę powiedzieć. A może w ogóle wtedy gońcem zagrać na F3? Znaczy, wybić najpierw tu, wybić tu i goniec F3. To też ma sens, ale skoczek wejdzie, tego gońca mi zaatakuje. To ma już mniej sensu. Aczkolwiek skoczek E7 potem jest fajne. Bo jak skoczek wybija, to goniec wybija na B7. O, i to jest okej, pozycja. Wydaje mi się, że wtedy będzie bardzo ciekawie. Na korzyść moją, mam nadzieję. No dobrze. No dobrze. Spokojnie tutaj sobie pomyślimy. Powiem wam, że jak jestem tutaj bez kamerki i sobie rozłożę nieco fotel w takiej pozycji, wiecie, horyzontalnej, jest wygodniej myśleć. Wow, a tego nie widziałem. Ale dobra, ale to jest nic złego. Wprawdzie atakuje mi hetmana, więc muszę wybić tu. Skoczek wybije. Strzał będzie tutaj, ale mogę wybić tu, tu. Dobra, hetmany wymienić muszę na pewno. Więc tutaj nad tym się nie ma co zastanawiać. No i teraz jest porówno w pionkach, para gońców. Jak wezmę tutaj, to on mi strzeli tu. I będzie mi atakował tu. Wieża wprawdzie broni. To jest ten plus. Tylko wieżą nie mogę stępem nigdzie fajnie zagrać, żeby atakować. Więc bardzo rozważam to bicie, chociaż nie chcę za bardzo tego robić. Bo nie widzę dalszego jakiegoś progresu. Nie, no ale dobra, muszę chyba tak zrobić, bo ten skoczek jednak trochę krwi napsuł, a zagram po prostu wieża na D1. Te pionki mogą mieć przyszłość w połączeniu ze skoczkiem. Goniec również tam nie jest bezrobotny. Król F2 zawsze mogę zagrać po wieża E8. Tutaj wieża pilnuje. No, może mnie przegonić F6. No to jest ten mankament, ale będę mógł też ciekawie chyba zagrać wieżą na A5. Może to wyglądać bardzo dziwnie, tylko rozważam to dlatego, że wieża nie będzie miała za bardzo dobrego odejścia tutaj, ale skoczek zagrał. Okej, jest planowane zapewne to. Chyba muszę zagrać tak i tutaj atakować. Tak zrobimy. Nie ma chyba tutaj lepszej opcji. Wieża C8 może być rozpatrywane. Zawsze mogę zagrać gońcem tutaj, coś zaatakować, albo teoretycznie obronić. No dobrze, może w ogóle tutaj, tutaj, a może w ogóle wieża D4. O, tak zrobimy. Tak zrobimy, dlatego że po wymianie będzie wolny pionek, którego zawsze mogę obronić, albo grając nawet tak. Tutaj gram po prostu na wolnego pionka, na pionka więcej tak naprawdę, więc figury wchodzą do gry. On ma 3 minuty. Troszeczkę się tutaj uprościło, rzecz jasna, no ale to jest też konsekwencja chyba, no mam nadzieję, dobrej gry z mojej strony, że tak, no wydaje mi się, że się uprościło na moją korzyść. Wydaje mi się również, że troszeczkę też przejmuję tu jakąś inicjatywę w końcówce. No mówiąc wprost, nie chciałbym grać tego czarnymi, wolę białe. Na szczęście te białe mam. Okej. Zobaczymy, na co przeciwnik się zdecyduje. Wieża D4, to przy okazji broni też pola E4, skoczek nie wchodzi, tak? To mam nadzieję widać. No dobra, tutaj wybicie, wybicie. Wieża C8. No właśnie, wieża C8. Ja nie muszę bronić teraz. On też nie może zbić, bo dostaje mata, ale to jest chwilowy tylko zabieg. Może w ogóle tak zagrać, ale nie, no chyba trzeba zbić wieżą. Nie, no dają pionki, to trzeba je zbić. On może tak zagrać. No właśnie, to będę musiał wybić, ale to wtedy okej, no pionka podciągnę i wieża będzie aktywniejsza. Oczywiście tutaj król F2 bronić. Końcówki znowu. Jak widać na tym poziomie końcówki są. Jakby to dziwnie nie zabrzmiało, końcówki są i końcówki grać trzeba przeważnie. Okej, to wygląda ciekawie. Mogę tak zagrać tu. Tu jest pułapka póki co, więc wieża B4. Skuszę się na to.
taki ruch może wystąpić, a zawsze mam szacha, zawsze mam wzięcie tu. No król f8 to też wydaje się zrozumiałą decyzją przeciwnika, bo on chce tę figurę uaktywnić w końcówce. No ale mam teraz właśnie taki ciekawy zabieg. Jest skoczek na d5, no i teraz mam do wyboru albo grać tu i grać różnopolowe gońce, co nie do końca będzie chyba takie proste dla mnie. Najpierw dam szacha. Szacha wtrąconego mogę dać, tu pilnuję dzięki temu i bardzo rozważam bicie gońca, on mi zbije tu. Jak on pójdzie w tę stronę, to jeszcze będę miał fajny układ tutaj i będę zbierał pionki, więc on musi pójść w tę stronę, co jest ciekawe. Czyli stracił tempo w tym momencie. On rozwala tu albo tu. Na pewno pójdzie na g8. G8 jest lepsze, po prostu. Mimo, że wygląda gorzej, bo wraca na to samo miejsce, ciężko się do błędu przyznać, ale wrócił na G8, dokładnie tak. Teraz tak, jeszcze raz tu. Tutaj na pionka to on tak jakoś będzie bronił, ale tu mogę podciągnąć. Wygrywać to może będzie ciężko, ale właśnie chyba tutaj muszę. On tu, ja tu. On nie może zbić pionka. On jak zbije, to pójdę tu i wygrana. No dobra, zbijamy. I do góry. Po prostu przeliczone, więc powinno to działać. Od razu tutaj wieża będzie przygwożdżona. Król jest za wolny. Nawet jakieś takie ruchy nie działają. Jest za wolny, bo tu i tu. Skoczek chyba nie ma dobrego zagrania, bo zawsze goniec E7 i tego skoczka fajnie ograniczę. O, zagrał jednak. Skoczek E4 zagrał. To mogę chyba tak. Aha, myk polega na tym, że on tu chce zagrać jeszcze na C5. A jak zagram gońcem na przykład nawet tak, czy tak, to on tu, ja tu, on tu, a ja wtedy tak, tą wieżę chyba zamknę. No dobra, goniec E7. On nie może cały czas zbić, bo tu dostaje mata. Skoczek pionka nie wziął, to też jest dobra informacja. C7 za chwilę gramy, gramy teraz. I tutaj. Tutaj grozi taki ruch. Aha, on ma skoczka. No dobra, to grozi taki ruch. A, szacha mogę dać teraz. Daj szacha, biorę drugiego pionka. Ok. No, będzie tutaj próbował. To już widzę. To tak. Jeżeli skoczek tu, i on się pokusi o bicie, to zawsze mam szacha po odbiciu. Aha, chwila. To nie takie łatwe. Szach, on odejdzie tak, ja odejdę sobie tu i on zbije tu, ja zbiję tu i wymienię wieżę. I to będzie wygrana? To musi być wygrana. W ciemno mówię, że to jest wygrana. Może się mylę. Teraz tak, wybijam tu i do końca król na C7. I teraz idę tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zbieram. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. On też zbiera, ale jestem szybszy. Ok, zbijam. Hop, hop i wyścigi. Raz, dwa, tu i tu. To jeszcze przeliczę. Jeden, dwa, trzy, cztery. No chyba tu jestem szybszy. No tak, tak jak mówiłem, to tak gramy. Ok, jeszcze teraz tak patrzę, że jak zbiję tu, to on zagra tak. Jak zbiję tu, to on też tak zagra. Dobra, tego muszę zbić i wolniaka wyrabiać szybko. I teraz tutaj, no to już jest wygrana, tak, bo się przyklejam do pionka i idę tutaj. No to intuicyjnie dobrze zadziałało, też policzone. W miarę ok, bo jeszcze ten pionek jest do wzięcia, na drodze stoi, więc jest ok. Mamy zwycięstwo, 2390, moi drodzy. Szukam rewanżu z gościem, ewentualnie nową partię. Jest rewanż, tak? To jest ten sam gość? Ten sam. Skoczek F3. Zagrajmy G6. D4, goniec G7. No widzę, że szybko już wykonuje posunięcia przeciwnik. Okej, okay, tutaj zagramy. Goniec G4, niech będzie. Zagramy sobie G4. O, jest ruch G3. Zagramy sobie C5. Jest bicie, tutaj wybijamy sobie na C3 i wybijamy na C5. To jest fajny wariant czarnymi.
O, jeszcze wymiana hetmanów, ale wymiana hetmanów jest lepsza dla niego. Skoczek C6, on ma zdwojone pionki. Gram na strategię. Gram tę partię na strategię, tylko teraz muszę dobrze to rozegrać. Na pewno skoczkiem trzeba wyjść. Po szachu król E8 prawdopodobnie. A nie, król C8 chyba. Tu i tu. Tu mi będzie chciał wziąć. No dobra, król C8 muszę zagrać. Oczywiście może wziąć mi tego pionka. I to jest chyba nawet dobre. Może coś tutaj źle zagrałem. W sumie to nie wiem. Grożę też takim ruchem. W sumie to nie wiem. Bo chodzi o to, że jak zagram tak, to on ma takiego nieprzyjemnego szacha. Prawdzie E5 będę miał też. Jeżeli teraz pozwoli mi przeciwnik, da na przykład szacha, zagram królem na C7. Jeżeli mi zbije, to zbije tym. Jeżeli będzie szach na D1, król C7, on zagra tak, ja tak, on wtedy zbije, to ja zbiję tu. To będzie ok. Aha, czyli jednak zagrał nieco inaczej. Dobrze, gramy sobie królem na C7, czyli bezpieczniej, królem sobie schodzimy. Jak nastąpi szach, to wtedy jest E5. Goniec E3 i tu chyba B6. Strategicznie wydaje mi się, że jest ok. Mimo, że on ma parę gońców, ale ta para gońców jest za ten układ pionków zdwojonych, zdublowanych. No dobrze. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Przeciwnik myśli. Dosyć szybko zagraliśmy debiut. Bo jeżeli on tutaj się tak rozpatruje bicie bit, no to król zbija nie jest, jest w porządku. Król będzie czuł się bardzo bezpiecznie. W końcówce, gdy nie ma hetmanów, no to roszada nie jest tutaj konieczna. Bardziej nad tym ruchem się zastanawiam z jego strony. Bo ten goniec, co potem tutaj zagra, zmuszę go tu, albo do E4 go zmuszę, potem tu i E5. No to nie będzie fajne dla mnie. Więc jak on zagra H3, będę musiał zagrać goniec D7. Jeżeli E4, to chyba E5. Ale też przegonię skoczka, chociaż skoczek tu. Dobra, goniec D7. Tak jak pierwotnie mówiłem, i chyba E4 będzie planował. Ale E4. Ha, ten ruch nie jest możliwy, bo goniec F4. Tak i tak jakoś. No właśnie. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Bo teraz fajnie byłoby uformować pionka na F6 i na E5, żeby tego króla troszeczkę wzmocnić, żeby nie było po prostu zagranie gońcem. Tutaj chodzi o to, żeby też tego gońca ograniczyć. No i teraz tak, mój drogi przeciwniku, skoczek na F3. Czy E4, E4, E4 rozpatruję, E4, no to po prostu może E5. I po F4 tak, a od razu zagrał skoczkiem, czyli może zagrać w ten sposób. Teraz widzę taką opcję jak skoczek E4, szach i skoczek D6, ale no właśnie, nie chcę wchodzić na związania, ale zagramy sobie tak. E5 od razu, tak, E5 od razu, jeżeli wejdzie mi gońcem tu, to zagram tu, jeżeli skoczek tu, to wieża E7, to widzę, jeżeli zagra gońcem tutaj, to też mam skoczek na E4, dobra, tak, od razu bronię pionka, wszedł, atakuje, zobaczcie, wszystko przewidział, wieża E7, bronimy. No i teraz na przykład taki ruch grozi, goniec tu i co wtedy? Tak, i po gońcu będzie. A, przepraszam, co ja mówię? Taki ruch nie grozi, bo jest pionek. Ale taki ruch grozi? Goniec tu, F6 i jest po gońcu. No, wpada w moje tutaj szpony, co jest fajne. Więc chyba te ruchy były nietrafione. Według mnie na ten moment, na szybko analizując. Ja myślę, że to też może mieć wpływ taki, że on poprzednią partię przegrał. I też jest taki może trochę zły? Złość sportowa? Tak może być, psychika działa. Słuchajcie, wygląda to bardzo dobrze. Wygląda to mega dobrze i czuję się w tym dobrze. Jakby to nie zabrzmiało, moi drodzy, aż się wyprostuję, bo nie wiem, czy wiecie, przyjąłem pozycję horyzontalną, czyli leżącą na krześle. Jest bardzo przyjemnie wtedy myśleć, a jeszcze lepiej się gada.
Tak po amerykańsku. No dobrze. Mam prawie wyżej stopy niż głowę w tym momencie. Prawie, prawie. No dobra. Cóż, mogę więcej powiedzieć. Przeciwnik, przeciwnik, przeciwnik. Co ty możesz zagrać? Tu wydaje mi się, że jest bardzo dobrze. Wiem, że monotematycznie się już tutaj wyrażam, ale zauważmy, że moje figury no grają w jakimś stopniu. Wieża tutaj, wieża tu. No jest prosta groźba, skoczek G8. Goniec G7, F6. I tu atakuje. A jednak ucieka. Gość jednak ucieka od tego. Słusznie. A to jest mądry ruch. No dobrze. Nic nie zdobywam tutaj specjalnie, ale mogę zagrać tak, on zbije i zagrać te swoje F6, co planowałem wcześniej. Potem będę miał plan skoczek tutaj i wymiana gońca. Tak zrobimy i F6. Nie F5, co się narzuca, bo goniec będzie mógł tu mi wieżę atakować, tylko F6 właśnie. I teraz plan jest prosty. Zagrać tak, atakować pionka. Jak on zagra tu, to wtedy skoczek A5 i tego pionka będziemy podważać. I w końcu po tych wymianach będę mógł właśnie te słabe pionki atakować. Dobrze, to posunięcie również jest wliczone w koszty. Trzeba zagrać tak. Teraz skoczkiem nie mogę, ale przygotuję to. Zagram tak. Nawet jak on mi tu wybije. Dobra, taki ruch. Myślę, że jest niegroźny. Pytanie, czy tak zagrać? Nie, nie mogę, bo tu pionek, chwila. Jak zagra tu, to po prostu wybije. Dobrze, więc w tym układzie zagram gońcem. Jeżeli mi zbije skoczka, to wybijam królem i tego wezmę. Będę miał tylko pionka więcej, albo aż, z różnopolakami, więc dalej powinno być ok przy aktywnym królu, a ten król jest mniej aktywny od tego. Więc on będzie musiał jakoś tak zagrać. Wtedy po prostu przestawię wieżę i już będzie skoczek mógł zagrać na A5. Będzie prosta gra. Ale też warto pewnie rozważyć bicie. Co? Oddaj mi pionka. Dobra, tego pionka zdążę zawsze wziąć. On taki ruch planuje, więc jak zbije tu i on zagra tak, to nie mogę skoczkiem, bo wieża wisi, więc gram wieżą. Tu czy tu? Tutaj zagramy sobie na E8. Jeżeli on tak zagra, to po prostu tutaj. Aha! Goniec na C5 grozi. Tego on nie widział. Na szczęście. I skoczek A5. Teraz grożę wzięciem. Nawet ciekawe jest rozważenie bicia. Mogłem to zrobić wcześniej. I zagrać skoczek A5, żeby tu się zakotwiczyć. W ogóle pozycja byłaby miodek. Nadal jest. Chyba, że on zagra wieżą. No to wtedy zbije tu, on może zbić i król na D6. To w ogóle gość będzie zamrożony totalnie. Mogę to cały czas zrobić. Zobaczcie, że ja mogę też nawet tutaj zbić. On zbije i zbije gońcem. Co jest lepsze? Pytanie, co jest lepsze? Wiecie co? Nie wezmę tego pionka, tylko zbiję mu tu gońca. Tak jak wcześniej to rozpatrywałem. I zagram po prostu tutaj. Zagram po prostu tutaj. On jak zagra wieżą, to ja zagram wieżą tu i wezmę pionka. A skoczek będzie lepszy od gońca, jak wejdzie na C4. Okej, okay, i tak. Gra za darmo. Gra bez żadnego ryzyka. To jest coś cudownego, jak się przeciwnika strategicznie ustawi i się nie ma żadnego ryzyka no, ze strony przeciwnika. Właśnie to jest coś pięknego. To świadczy właśnie, nie chcę tutaj nieskromnie to brzmi oczywiście, ale to świadczy o sile gry, ale też w tej partii po prostu widać, że chyba bardziej zrozumiałem pozycję niż mój przeciwnik. Okej, okay, próbuję gryźć. Tutaj mogę wtrącić posunięcie, bo zawsze odbiję skoczkiem. Wtrącając ten ruch, atakuję oczywiście gońca. To widać. Przepchanie raczej w grę nie wchodzi. Myślę, że warto zbić po prostu tutaj pionka. Zbiję. Jeżeli tak, to tu, on tu, więc tutaj odbijam pionkiem. No wprawdzie otworzyła się linia, no ale to królem sobie przejdę tędy. Dobra, on zagrał tak. Okej. No dobra, teraz trzeba jakiś wybrać plan. Może tędy? Trochę to wolno wygląda i tak dziwacznie. Królem tędy przejdę po prostu do centrum. Poprawię króla zwyczajnie, jakiś G5. Aha, on otwiera linię, słusznie z jego strony. No, królem trzeba podejść, jak bicie, to bicie. Pootwierał linię, no to jest dla niego dobre. Moja wieża, chyba tak.
wieżą tu, królem tu, wieża broni, potem A5. A5, król idzie tu, potem skoczek tu i zbijam tego. Dobra, to jest prosty plan. Wieża nie może być zaatakowana, wieża będzie świetnie broniła, uważam, że jest ok. Czy mój król stał na C6? Aha, tutaj są jakieś plany, bardziej może wieżą, to wtedy tak. Gram tak. Od razu chcę wziąć pionka. A chcę mi dać mata. To muszę tu. E4 ruchu nie doceniłem. Po prostu bronię pionka twardo. I za chwilę tego zdejmuję. I będę się zajmował wolniakiem. Po prostu trzeba bronić swoje. Aha, dobra. No, tego zbić muszę już teraz. Przejdę tędy. Zastanawiam się, czy tak. Czy to ma jakiś sens? Może mieć. Nie, tak to nie, bo goniec będzie tutaj miał zawsze opcję na atak. A teraz królem tutaj. Aha, on się dorwie do tego pionka. No któregoś pewnie będę musiał modlić, ale zagram tak, on tu, ja wezmę tego. No tak, zagram. On tu jeszcze ma takie opcje. Dobra, jakąś konterkę może złapać. A może tak w ogóle. O. Właśnie. Tak zagramy, żeby mieć opcję taką. Ajajajajaj, przeoczyłem. Dobra. Dobra, ale wieża D7. On zbije z szachem, ja tak. Tu przejdę. Dobra, teraz mam taki ruch. Tu jeszcze może zagrać. Trochę wypuszczam. Ale moja nadzieja jest taka w tym pionku. Tak sobie to rozpatruję. A wieża teraz odcina króla i mam dobry ruch taki. Jak tak zagram skoczkiem, to pionek będzie miał już bardzo swobodną grę. No dobra, szacha daję szybciutko. Tutaj jest szybki, co? Więc zagram wieżą tak, żeby mieć z tyłu jakoś głowy. Go tutaj. O kurczę, wiecie co? W sumie robi się chyba niebezpiecznie. Idę tak. Chyba coś tu poknociłem, tak patrzę teraz. Taki ruch trzeba będzie chyba zagrać. Taki ruch trzeba zagrać, bronić E8, nie ma szacha. Zawsze wieżą tutaj, C4 w zanadrzu. On może tak, to trzeba będzie tak zagrać chyba. Tak trzeba. On zagra tu, ja zagram tu, on zagra tu, ja tak i zdobywam. Więc tak muszę bronić. Koniecznie. On tu nie może. Ja grożę szachem. Okej. Okay. Czy ja tak mogę zagrać? Powiem wam, że tak w sumie nie wiem, co tu się podziało teraz. Troszkę nie mam kontry. Coś go wypuściłem. Widzę to ewidentnie. No zresztą też widzicie. Coś go tutaj wypuściłem. Chwilunia, bo nie wiem, czy tak przyblokować, żeby nie było C4. To już dawno mógł zagrać C4, tylko ta wieża będzie mi tutaj się plątać. Dobra, C4, żeby mieć takie posunięcie i ten pionek będzie zasuwał. Teraz tu. Wieża pójdzie tędy. Tu. 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 A, tutaj poszła wieża. A to ciekawe zjawisko. Tego pionka będzie mógł też przesunąć. Mogę tak i tak, i mogę też zremisować. Ja nie wiem, czy to nie jest też dobra opcja. Najpierw zagram tak, zobaczę, co on zrobi. Ok, zagram tak i pewnie wróci. Jak wróci, to pomyślę znowu. Już mam mało czasu i raczej wróci. Zresztą to jest sprawdzenie przeciwnika. No właśnie, widzę, że chce remis.
drugiej strony nie ma się mu co dziwić. Pytanie, czy ja na siłę chcę to wygrywać. Szkoda, bo pozycja, bo kurczę, naprawdę wygrana. No tak, jeszcze mogę, ale no, wtedy tutaj się wszystko broni. Tak, tak, tak. No nie, 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 nie. Ewentualnie tutaj. No nie widzę jakiejś tutaj opcji właśnie teraz. Nie widzę jakiejś opcji. Może wieża D5 trzeba było wcześniej. Ale to wcześniej, no właśnie. To wcześniej trzeba było myśleć nad tym, Krzysztof. A nie później. Też dobrze w sumie się teraz broni kolega. No remis mam, jak zagram tak. I z powrotem. No remis mam. Prawdopodobnie się ku temu skłonię. W myśl takiej zasady, że no była wygrana, ale nie ma co tutaj na siłę próbować. Bo jednak goniec będzie bronił, jak ja zagram B4. A tutaj plan biały będzie prosty, doprowadzenie pionka. No dobrze, słuchajcie. Będę ten remis chyba chciał uzyskać jednak. No remis, remis. Tutaj nie ma co też chyba płakać z tego powodu. Jest dobrze. No w każdym razie, no widać, że wypuściłem bardzo za szybko. Już zapewne się poczułem troszeczkę w takiej pozycji. O, może w tej pozycji. Może wystarczyłoby zagrać po prostu ruch E4. Nie otwierać żadnej linii, przynajmniej nie tak szybko, potem wybić. Zdecydowanie tak. Przypuszczam, że ruch E4 załatwiłby sprawę, aczkolwiek tutaj po wybiciach też jest ok. Może nawet wieżówka, czyli zagrać tu skoczkiem mimo wszystko. W dłuższej partii oczywiście bym przemyślał, no tak, tak trzeba było skoczkiem zbić pewnie. Albo nawet zbić tu, potem zbić tu, grać wieżówkę. Król zawsze jest lepszy. No pewnie, prosta rzecz. A tak dałem przeciwnikowi, po prostu przeciwnikowi szansę. No nic, ale jest dobrze. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. 2390. Do zobaczenia.